Projekty MCU są ze sobą bardzo mocno połączone. W każdym filmie są nawiązania do innych filmów czy seriali. Są też takie easter eggi, które nabierają znaczenia dopiero po latach od premiery. Dzisiaj przyjrzymy się wszystkim easter eggom, wszystkiemu, co mogłeś ominąć, oglądając Ant-Mana i Osę. Nie zabieram więcej waszego czasu, bo przed nami naprawdę sporo detali do odkrycia. Zapraszam. Film zaczyna się od sceny osadzonej jakieś 30 lat wcześniej. Przed wyruszeniem na konferencję, która tak naprawdę jest kolejną misją ratowania świata, Janet żegna się z Hope. Mówiąc jej o nudzie, udaje, że zasypia. Kilka chwil później Hank budzi ją, dotykając jej ramienia. Ta scena zwiastuje to, co wydarzy się kilka dekad później, czyli Hank uratuje żonę. Obudzi ją ze snu, którym jest Quantum Realm. Mikroświat w tym przypadku to metafora snu Janet, z którego nie może się obudzić. W tej samej scenie Janet nazywa Hope Jelly Bean, czyli żelek w dosłownym tłumaczeniu, co oczywiście brzmi dosyć głupio. Po polsku nazwaliby ją kochanie, skarbie lub coś w tym stylu. Podobna sytuacja ma miejsce z Cassie i Scottem, który nazywa córkę Peanut, czyli orzeszek. Podczas aresztu domowego niełatwo jest zainteresować dziesięciolatkę przez kilka godzin. Scott więc wymyślił tor przeszkód / labirynt. Podczas zabawy mamy kilka ciekawych nawiązań, jak na przykład maska Cassie wyglądająca jak oko. Wtedy tego nie wiedziałem, ale po latach nauczyłem się, iż wszystko w MCU jest jakimś easter eggiem. Czy Cassie nie przypomina wam wroga Avengers Orba? Po przejściu labiryntu Scott otrzymał nagrodę dla najlepszej babci na świecie. Jak słodko. Później dowiemy się, iż jest to miejsce, w którym Scott schowa kostium Ant-Mana. Po ucieczce z labiryntu Scott i Cassie lądują w ogrodzie. Kolejna rzecz może być bardzo naciągana, ale hej, po kilku latach od premiery ten detal nabrał sensu. Zwróćcie uwagę na kurtkę Cassie. Z prawej strony widoczna jest cyfra 3. Swoimi kolorami bardzo odstaje od reszty, zupełnie jakby miała coś symbolizować. Uważam, że cyfra symbolizuje trzecią osobę, która założy kostium Ant-Mana lub Osy. Hank był pierwszym Ant-Manem, następnie był Scott Lang, a później będzie Cassie. Z drugiej strony Janet była pierwszą osą, później Hope, no i Cassie byłaby trzecią osą. No chyba, że będzie swoim osobnym bohaterem, czyli Stature, jak w komiksach Marvela. Ze zwiastunów wiemy, że Cassie będzie miała swój własny kostium, ale nie wiemy, na kim będzie bazował. Ant-Manie, Osie lub jak to było w komiksach Stature. Jeżeli będzie to Stature, to ta cyfra przestanie mieć znaczenie. Oprócz tej całej gadki o kostiumach, chwilę później Luis powtarzał I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss. Jest to nawiązanie do Civil War, gdzie Ant-Man powtarzał dokładnie to samo tuż przed walką na lotnisku. Kolejna rzecz, która wyszła dość zabawnie, to umiejętności pakowania się Cassie. Kiedy przyjechała po nią matka, zapytała, czy spakowała buty do gry w piłkę, na co dostała twierdzącą odpowiedź. W połowie filmu Cassie zadzwoniła do Scotta z pytaniem o te same buty. Cassie, are you okay? What's the emergency? I can't find my soccer shoes. What? Nie trudno to ominąć, ale wspomniałem o tym, bo uważam, że to jest zabawne. I tyle. Scott ma ostatnie 3 dni aresztu. Musi jakoś sobie poradzić i zorganizować rozrywkę. Widać, jak gra na perkusji. W Civil War, kiedy był zamknięty w więzieniu, również grał na wyimaginowanym instrumencie. Dalej widać, jak uczy się magii. Co ciekawe, Paul Rudd naprawdę nauczył się kilku magicznych sztuczek na potrzeby tego filmu. Yeah, a few people have asked me. Yeah. I mean, do you know? Well, I don't know. I mean, you answer that question for me. I think you do. Thank you very much. Well, that was amazing. How did you do that? Well, I can't tell you. That's magic. Jego nauczycielem w filmie jest Michael Carbonaro, aktor, komik i magik. Po lewej stronie widać najbardziej popularne zaklęcia jak lewitacja, mikromagia czy odwrócenie uwagi. Wszystkie te rzeczy będą użyte w walce przeciw Thanosowi w Endgame. Ant-Man i Osa użyją mikromagii, zmniejszając się. Avengers odwrócą uwagę Thanosa od samochodu, a Wanda uniesie Tytana w powietrze. Szkoda, że nie wykorzystano trików z kartami albo z monetami, no ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Dodatkowo lektor w tym klipie mówi o pstryknięciu palcami. Fajny detal, co nie? Scott czyta książkę Gwiazd naszych wina autorstwa Johna Green. Ewidentnie widać, że jest na samym końcu książki. W zakończeniu napisane jest, że każdy będzie zraniony na tym świecie, ale to my możemy decydować, kto nas zrani. Generalnie książka jest bardzo ckliwa i nie wiem, jak łączy się z resztą MCU po latach od premiery. No pewnie w ogóle, no ale postanowiłem o tym wspomnieć. Wieczorem tego samego dnia Scott je owsiankę, czy coś tam, oglądając telewizję. Ten film to menażeria z 1978. W tle bohaterowie mówią o atomach, które mogą być osobnymi wszechświatami.
Oczywiście jest to nawiązanie do Quantum Realm, czyli jednego z takich mikroświatów w MCU. Nie jest to jedyny mikroświat w MCU, ponieważ na przykład w Shang-Chi i Legendzie 10 Pierścieni poznaliśmy mityczną krainę Ta-Lo. Na końcu filmu Scott, Hope i Cassie oglądają film w kinie samochodowym. Oczywiście wszystko jest normalnych rozmiarów, a oni są zmniejszeni. Film na wyświetlaczu to One z 1954, opowiadający o gigantycznych mrówkach powstałych w wyniku eksplozji nuklearnej. Mucha, która przeszkadzała Scottowi, to nie mucha, a osa. Uśpiła go i wpakowała do samochodu. Ciekawe, czy zrobiła to od razu, czy dopiero rano, ponieważ uśpiła go w środku nocy, a kolejna scena dzieje się w dzień. Ciekawe, czy jeździła z nim całą noc, czy przekimała u niego na kanapie. Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. W każdym razie, wracając do filmu, Scott budzi się tak jak zasnął, czyli w koszulce i szlafroku. Jest to kolejne nawiązanie do filmu Big Lebowski, w którym tytułowa postać również została wciągnięta w swoją historię w szlafroku. Jest to kolejne po Iron Manie nawiązanie do Big Lebowskiego, które kolejny raz usłyszymy w Avengers Endgame. Scott i Hope zostają otoczeni przez gołębie. Zwróćcie uwagę, że jeden z nich robi wgniecenie w masce samochodu, które znika scenę później. Czyżby zmniejszanie i powiększanie przedmiotów magicznie je naprawiało? Swoją drogą, w oficjalnym komentarzu dołączonym do wersji Blu-ray, Peyton Reed wyjawił, że osoba wchodząca do tego budynku w tej scenie to Stefan Seretti, szef oddziału efektów specjalnych. Seretti pracował dla Marvela przy Kapitanie Ameryce, Strażnika Galaktyki, Doktorze Strange'u i Ant-Manie i Osie. Dalej podczas rozmowy Scott wspomina Steve'a Rogersa. Nazywa go Cap, bo tak zwracają się do niego przyjaciele. Hope wygląda na nieco zdziwioną i rozbawioną, ale do czasu. W Avengers Endgame Osa mówi do Kapitana Ameryki per Cap, oznajmiając, że są przyjaciółmi i grają w tej samej drużynie. Laboratorium Hanka zrobione jest z wielu przedmiotów codziennego użytku, a oto niektóre z nich. W tym ujęciu na ścianie i podłodze widać powiększone klocki Lego. Na szczęście te na podłodze są odwrócone do góry dnem, bo wszyscy wiedzą, że nadepnięcie na taki klocek to najgorszy ból świata. Natomiast tutaj widać, co jest źródłem energii budynku. Wielka bateria Duracell. A tutaj jest zwykła żarówka. Później w filmie pokazane są inne przedmioty, takie jak wielki spinacz do papieru czy obrotowy zamek używany w kłódkach na szyfr. Aha, byłbym zapomniał, ta mrówka jest tak zabawna, że nie wiem jak to w sumie skomentować. No, może po prostu popatrzymy, jak mrówka sprząta laboratorium. Peyton Reed wspomniał też, że to pomieszczenie to największy plan filmowy zbudowany dla studia Marvel. Oczywiście do premiery filmu. No a tutaj musicie mi pomóc. Kiedy Hank zmniejszył swój budynek do rozmiaru walizki, na tle osobnego budynku widać ten oto billboard. Na billboardzie jest dziwny numer. Spędziłem kilkanaście minut, aby go rozszyfrować i no, na nic nie wpadłem. Wiem, że to fałszywy numer. 510 to numer okręgu w Kalifornii. Wiem też, że numery telefonów nie zaczynają się od cyfry 1. Może wy wpadliście na jakiś inny trop. Oczywiście może się okazać, że to nic nie znaczy i to tylko zwykły ciąg losowych cyfr. Susan spotkała się z Sonym, aby kupić coś nielegalnego. Sony wyniuchał interes związany z energią kwantową. Zorganizował spotkanie z potencjalnymi kupcami, a cena wywoławcza to $1 miliard. Wiem, że nigdy nie dowiedzieliśmy się, kim są ci kupcy i pewnie nigdy się nie dowiemy, ale jak myślicie, kto to może być? Reed Richards? Leader? Thanos? A może ktoś zupełnie inny? Po pogawędce przyszedł czas na akcję. Osa kolejno rozbrajała ludzi Bercha. Scena wygląda świetnie, ale mam z nią jeden problem. Jeden z jego ludzi rzuca w Osę nożem. W tym momencie mamy zwolnione tempo. Nagle w powietrzu znajdują się dwa kolejne noże. No nie ma szans, aby ten gość rzucił trzema nożami tak szybko po sobie. W momencie rzucania pierwszego noża ktoś wbiegł do kuchni, ale po cięciu ta osoba zniknęła. W ogóle to ta scena zmontowana jest bardzo chaotycznie. W każdym razie tylko jedna osoba rzucała nożami i musiała być kolejnym Quicksilverem, aby zrobić to tak szybko. W rozwiązaniu zagadki pomaga nam oficjalny materiał pokazujący kulisy filmu i użycie efektów specjalnych. Ręka rzucającego nożem zrobiona była komputerowo. Podczas walki z duchem Osa nie miała lekko. Wszystkie jej ataki zostają albo odparte, albo uniknięte ze względu na niepowtarzalną moc przeciwnika. Jednak jeden niespodziewany atak dosięgnął celu. Hope użyła skrzydeł jako broni, czego jej przeciwniczka się nie spodziewała. W ogóle duch w komiksach był mężczyzną, ale Feige stwierdził, że zmieni płeć ze względu na dynamikę walki kobiet. Dziwne, no ale co tam, moim zdaniem wyszło nawet spoko. W kolejnej scenie Louis mówi o cięciach budżetu. Firma Excon, swoją drogą jest to nawiązanie do byłych skazańców, ale to już pewnie wiecie, musi trochę zaoszczędzić. Jednak Kurt częstuje Hanka takimi oto ciastkami.
Pogrzebałem trochę w internecie i dowiedziałem się, że paczka kosztuje około $30, czyli no umówmy się, bardzo dużo. Pod koniec filmu, aby zaoszczędzić, Kurt je podobne ciastka, ale w niebieskim pudełku. Te są znacznie tańsze, bo kosztują około $6. Dla takich detali kocham robić takie materiały, co chwilę odkrywając coś nowego. Dalej w rozmowie Louis wymyśla nazwę dla przeciwnika Osy i Ant-Mana, wspominając o duchu. To będzie ważne trochę później. W każdym razie Kurt wspomina też o Babie Jadze. Like a ghost. Like Baba Yaga. Baba Yaga to duch z rosyjskich opowieści. No, Baba Yaga ma też inne imię, John Wick. Aby dowiedzieć się, gdzie podział się budynek Hanka, no, swoją drogą brzmi to dosyć zabawnie. Hank zgubił budynek. Ale dobra, wracając do filmu. Bill Foster może pomóc zlokalizować laboratorium. Aby tego dokonać, Hank, Hope i Scott użyli najskuteczniejszego kamuflażu znanemu Hollywood. Czapkę z daszkiem i okulary. Jest to nawiązanie do Zimowego Żołnierza, kiedy Natasha i Steve, rozpoznawalni na całym świecie Avengers, uniknęli rozpoznania zakładając czapkę z daszkiem. Oczywiście Foster rozpoznał Hanka w sekundę. Bill musi mieć sokoli wzrok, bo później w filmie Hank używa tego samego kamuflażu w siedzibie FBI i nikt go nie rozpoznaje. Lawrence Fishburne wciela się w starego przyjaciela Hanka, Billa Fostera. Aktora pewnie znacie z kultowej roli Morfeusza z filmu Matrix. Peyton Reed pewnie uważa tak samo, ponieważ na tablicy za Billem ukrył słowo Matrix. Oczywiście słowo Matrix po przetłumaczeniu daje nam macierz i jest to zwykłe słowo matematyczne, no ale hej, my wiemy lepiej, prawda? W biurze Bill wspomina, że kiedyś był partnerem Hanka w projekcie Goliath. Jest to nawiązanie do usuniętej sceny z Iron Mana 2 i projektów S.H.I.E.L.D. Goliath to był też alias Billa Fostera w komiksach wydawnictwa Marvel. Kiedy Scott zmniejszył się do rozmiarów ucznia, założył bluzę i zaczął uciekać korytarzem. Bardzo komiczna scena. Minął dwie sale, w jednej nauczała pani Tanaka, a w innej pani Broadwell. Peyton Reed, reżyser filmu, wyjawił, że pani Broadwell była jego ulubioną nauczycielką w szkole, więc postanowił uczcić jej pamięć właśnie w ten sposób. Cała ta scena była w ogóle najtrudniejsza do nakręcenia w całym filmie ze względu na rozmiar Scotta Langa. No dobra, Hank w końcu znalazł laboratorium w domu Avey. Kiedy podjechali do upiornej rezydencji, w tle słychać wycie wilka. Posłuchajcie. Wcześniej mówiłem wam, że Louis wymyślił ksywkę Duch. W połączeniu z wyciem wilka odnoszę wrażenie, że twórcy filmu chcieli nam przekazać, że duch to dosłowny duch. Chwilę później wszyscy są przywiązani do krzeseł, zupełnie jak w animacji Scooby-Doo. Z opowieści Avey dowiadujemy się, że jej ojcem był Elihas Strach. Pewnie zarżnąłem jego imię, ale co tam. W komiksach znany był jako Egghead. Szkoda, że w filmie nie miał jajowatej głowy, no ale cóż, no nie możemy mieć wszystkiego. W retrospekcji Lawrence Fishburne nie był cyfrowo odmładzany, aby zagrać młodszą wersję Billa Fostera. Zamiast tego zaproszono jego syna Langstona. No ale zostając przy duchu, w filmie wspomniano, że kiedy była młoda, trenowano ją, aby została tajnym agentem S.H.I.E.L.D. Jednak nigdy nie wspomniano o niej w MCU ani w serialu Agenci Tarczy. Aha, no i swoją drogą, w komiksach wydawnictwa Marvel duch nigdy nie spotkał się z Ant-Manem czy Osą. Duch to był przeciwnik Ironmana. A tutaj Jimmy Woo uczy się tych samych sztuczek co Scott. Wiemy, że jedną z nich zaprezentował w serialu WandaVision. Oby tak dalej, Jimmy, być może będziesz następcą Wonga. Wcześniej oglądając tą scenę mogliśmy się tylko domyślać kontekstu, jednak wraz ze zwiastunami Quantumani to nabiera sensu. Janet weszła w umysł Scotta i mimo nieznajomości ziemskiej technologii szybko poprawiła kwantowy tunel za pomocą laptopa, no ale spoko, mniejsza o to. Jednak to, co Janet mówi ustami Scotta, jest w tej scenie najważniejsze. Hank musi spotkać się z żoną w dokładnie ustalonym miejscu, na pustkowiu za pustką kwantową. To zdanie dodaje temu miejscu geografii. To szalenie ważna nowina wskazująca, że, no wiecie, coś tam istnieje i ktoś nazwał te miejsca. Pustka kwantowa to miejsce, w którym Scott był w pierwszym filmie. Dopiero Hank przelatuje przez tą pustkę kwantową, aby znaleźć się w tym dokładnym miejscu, o którym mówiła Janet ustami Scotta. Następna rzecz to kolejne nawiązanie do przyszłości Cassie. Wspomina, że chciałaby być partnerką taty i mieć go na oku. W komiksach Cassie staje się oczywiście superbohaterem, członkiem młodych Avengers, Stature. W Ant-Man i Osa Quantumania w tej scenie widzimy prawdopodobnie jej przemianę w Herosa. W Ant-Manie Hank uratował Scotta używając mrówek zasłaniających widok kamery. Te przyniosły mu kostium Ant-Mana. W sequelu widzimy dokładnie taką samą sytuację, no ale na odwrót. To Scott ratuje Hanka.
Dalej duch szuka Hanka i resztę załogi. Zobaczcie na tą scenę. Zobaczyliście coś? Nie? No to jeszcze raz. Może tym razem. Nadal nic? No dobra, zobaczcie, że kiedy Ava przenika przez drzwi, jedna z jej poświat wykonuje ruch otwierania drzwi. Jest to zastanawiające, ponieważ no, ona wcale nie musi ich otwierać. Może przez nie po prostu przejść. Wcześniej każda z faz była lekko opóźniona lub przyspieszona względem oryginału, ale teraz widać, że robi coś zupełnie innego. Czyżby każde z jej widm był osobnym wariantem i każde żyło w alternatywnej rzeczywistości? No teraz wiemy więcej na temat tego fenomenu, ponieważ widzieliśmy TVA w serialu Loki. Wiemy więcej na temat alternatywnych rzeczywistości. Swoją drogą TVA powinno bardziej zainteresować się duchem. Wiecie, jakie są minusy budowania pojazdów za pomocą mrówek? Nie? No ja też nie, ale spójrzcie na wnętrze łazika Hanka. Jeden z przycisków jest źle podpisany. Zamiast vehicle jest napisane vehicle. Wielki Scott złożył nogi w taki sposób, aby przypominały płetwę wieloryba. Wiem, że to po drugiej stronie kraju, ale w Endgame po 5 latach przerwy Steve zauważa, że do zatoki wróciły wieloryby. Po wypłynięciu na powierzchnię, na jednym z ekranów telewizora możecie zobaczyć, że media nazwały Scotta Giant Manem. W komiksach Giant Man to nazwa wielkiej formy Ant-Mana. Po spotkaniu w umówionym miejscu z Janet i wymianie uprzejmości, zobaczcie, że w Quantum Realm wcale nie jest lekko. Oryginalna osa użyła jednego ze skrzydeł stroju i przerobiła je na włócznie. Teraz wiemy, że oprócz bakterii w tym miejscu żyją całe cywilizacje z Kangiem na czele. To tajemnicze miasto, które nęka fanów MCU od 2018, to Axia. Wiemy to z informacji dotyczących kolejnego filmu. Po ucieczce z więzienia, jakim było Quantum Realm, Janet uściskała córkę. Dokładnie to samo zrobi Scott, kiedy on ucieknie ze swojego więzienia między tym filmem a Endgame. Pierwsze co zrobi, to przytuli dorosłą już Cassie. Od razu mały błąd, ponieważ otwierając drzwi przez ułamek sekundy widać kamerzystę w odbiciu. Na końcu filmu areszt Scotta nareszcie dobiega końca. Ten w zabawny sposób chce się odgryźć rządowi i pyta, czy ludzie nadal tańczą. Pewnie to nie ma związku, ale Peter Quill pokonał Ronana właśnie tańcem. Te dwa filmy no nie mają ze sobą nic wspólnego, ale coś mi kazało o tym wspomnieć. Jeżeli lubisz to, co robię, to zostaw kciuk w górę i komentarz dla zasięgu, na pewno bardzo mi to pomoże. No i w komentarzach napisz, o jeszcze jakich detalach ty wiesz, o których nie wspomniałem. Rozłóżmy ten film na części pierwsze przed premierą Ant-Man i Osa Quantumania. Na razie.